Spotykamy się, aby porozmawiać o Pana najnowszym projekcie dotyczącym Powstania Warszawskiego. Jest to film, który jest takim przewrotnie pomyślanym filmem przygodowym z delikatnym tłem science fiction, opowiadającym o spotkaniu pewnej Volksdeutschki, dojrzałej, fascynującej kobiety, a z młodym poetą, niedojrzałym, niedoszłym maturzystą Polakiem w drodze do Śródmieścia powstańczej Warszawy. Jakoś w czasie tej drogi niebezpiecznej, najeżonej oczywiście wieloma niebezpieczeństwami, dochodzi jakby do tego podstawowego zdarzenia, które chciałem w tym filmie opowiedzieć. Czyli najkrócej jak tylko można. Dłużej można byłoby, ojej, myślę, że taśmy wam by nie wystarczyło, ponieważ tak naprawdę, gdyby pani zapytała, dlaczego chcę zrobić ten film, to pytanie byłoby najbardziej zasadne, gdyby mnie pani zadała wtedy, kiedy pani jeszcze nie było na świecie, czyli prawie 30 lat temu, 20 kilka lat temu, kiedy byłem jeszcze studentem filmówki w Łodzi i kiedy napisałem swój pierwszy scenariusz o Powstaniu Warszawskim. Także to było jeszcze nie tyle o powstaniu, to była adaptacja Mirona Białoszewskiego, pamiętnika z Powstania Warszawskiego. Napisałem monodram dla mojej dziewczyny, wtedy studentki aktorstwa, która została dzięki temu dyplomowaną aktorką. I oczywiście potem miałem cały szereg podejść, w sumie to podejście jest czwarte. Ten film jest skromnym filmem, jak doskonale pani wie, film niskobudżetowy o Powstaniu Warszawskim powinien mieć około 10-milionowy budżet. Nasz ma niecałe 3 miliony, w związku z czym ten budżet jest niezwykle mały, ale nie powstał ten film nie dlatego, że ktoś mi dał 3 miliony i teraz zrób co chcesz, ale zrób film. Broń Boże, tylko wymyśliłem sobie na te warunki, jakie były i jak wiedziałem, że będę mógł uzyskać pieniądze. Właśnie film skromny, ale równocześnie taki, który z bardzo wyrazistego punktu widzenia przygląda się losom ludzi z tamtego czasu. Ja wybrałem ten najbardziej drastyczny dla nas, ale też i bardzo poruszający temat, mianowicie stosunków polsko-niemieckich. Bo nie da się ukryć, że każda wojna rodzi zaprogramowaną nienawiść. No tak jest. I teraz postawiłem sobie wręcz takie karkołomne zadanie. Co by było, gdybym chciał przeciwstawić sobie właśnie fanatyczną prawie, że Niemkę, bo Volksdeutschkę, która nadrabia jeszcze tym, że nie jest rodowitą zupełnie Niemką, tylko nadrabia jakby taką niemieckość w sobie samej, którą chce rozbudować, a zatłamsić w sobie tak zwaną polskość, którą nabyła mieszkając w Polsce. I z drugiej strony z chłopakiem młodziutkim, który dopiero się rodzi i który jest rodzi dla świata, wchodzi dopiero w dojrzałość, który właśnie wszystko traktuje bardzo serio i bardzo poważnie. I właśnie zderzenie tych dwóch postaci dało mi szansę na zbudowanie film kameralny, ale film wcale nie prościutki. Film, bo tam, co by nie powiedzieć, to jest około 30 postaci, które grają różni aktorzy. Dzieje się w wielu miejscach, mamy około 40 miejsc zdjęciowych i tak dalej, i tak dalej. Jest dość rozbudowany. Rozbudowane są efekty specjalne różnego rodzaju, dzięki temu, że koproducentem stał się Lightcraft, to jedna z najlepszych polskich firm produkująca różnego rodzaju efekty specjalne dla filmów, nie tylko Polski, przede wszystkim mają wiele, wiele kontaktów z amerykańską produkcją. Także dzięki temu wszystkiemu, za te nieduże jak gdyby pieniądze, chcieliśmy zrobić jednak film pełnokrwisty, cały. I teraz wracając do początku, jakby tej odpowiedzi na to pytanie, wybraliśmy ten jeden taki bardzo podstawowy, mówię my, bo już działaliśmy w grupie z aktorami, z operatorami i tak dalej, ze scenografią, ze wszystkim. Wybraliśmy ten jeden punkt widzenia na ludzi z czasów powstania, który wydawał mnie się, kiedy pisałem scenariusz, najbardziej płodny. Starsze pokolenie na temat powstania ma wyrobione zdanie. Oni już właściwie wiedzą, gdzie to umieścić, jak to zaszufladkować, natomiast młodzi ludzie wciąż odkrywają na nowo. Ale muszę przyznać, że pana film też jakoś gdzieś odkrywa to powstanie na nowo. Przede wszystkim dzięki postaci, którą zagrała Magdalena Cielecka. Czy może pan powiedzieć o tym, jak dobrał pan tą aktorkę do tej niejednoznacznej, takiej wręcz wstrząsającej postaci w tym filmie? Nie da się ukryć, że w momencie, kiedy zaczynałem już pisać ten scenariusz, byłem pewien, że właściwie
to zagra Magda, chociaż z nią nie rozmawiałem jeszcze. I dopiero jak miałem pierwszy zarys scenariusza, zadzwoniłem do niej, spotkaliśmy się i od razu sprzedałem jej ten zamysł. I ona się zainteresowała tym natychmiast. Niewątpliwie Magda Cilecka zagrała fantastyczną rolę. Wspomniał pan o ponad 40 miejscach zdjęciowych. Czy współczesna Warszawa znalazła się również wśród tych miejsc, które państwo filmowaliście? Jest bardzo wiele, bardzo charakterystycznych miejsc w Warszawie, w których można kręcić film o Warszawie. Jest masa zaułków, budynków, różnego rodzaju posesji, choćby na Pradze. Przecież kręciliśmy nie tylko na Pradze, na Mokotowie, nawet na Kredytowej kręciliśmy. Kręciliśmy na Bagateli. W wielu takich miejscach, które wzbogacone o zdjęcia archiwalne, bo my pokazujemy również w naszym filmie jakby Warszawę z czasów powstania w ten sposób, jakby właśnie ona jest prawie że cała i się rozpada. I to pokazujemy na zdjęciach archiwalnych. Także ja myślę, że dzięki tym zdjęciom też archiwalnym, ale i tym różnym zaułkom, które pokazaliśmy, to będzie bardzo warszawski film. Tam praktycznie nie będzie ani jednego takiego ujęcia, które w każdym filmie o powstaniu warszawskim się znajdują, tylko tam będzie Warszawa zobaczona właśnie w momencie, gdy uderzyła bomba w jakiś budynek na Ochocie i tam przepiękna, wstrząsająca panorama po takiej ulicy z ludźmi przebiegającymi, ale widać, że piękna secesyjna kamienica, wspaniałe wszystko w koło, ale jednak już naruszone tymi bombami, tym wszystkim. I taka Warszawa tam jest w dużej mierze pokazana, ale udało nam się parę ujęć zrobić w ten sposób, że pokazujemy taki rozwalony, właściwie niesamowicie zaułek warszawski z tamtego czasu, z jakimś płonącym resztkami płonącego samochodu, zakurzony, zapylony, i udało nam się połączyć z takim fragmentem Warszawy współczesnej, teraz oczywiście, zrobionej na tamte czasy, oczywiście przy pomocy też scenografii, że praktycznie klimat jest nieodróżnialny, jest prawie nieodróżnialny. W pana filmach zawsze dużą rolę odgrywa muzyka. Tym razem autorem ścieżki dźwiękowej jest pan Wojciech Waglewski. Jak doszło do tej współpracy? No, z Wojtkiem Waglewskim ja już współpracuję dłuższy czas. Zadzwoniłem do Wojtka i mówię: słuchaj, no mam oczywiście nie za duży budżet, no ale jakoś tam sobie może damy radę. Natomiast jeden jest podstawowy problem. No, chcę mieć taką szlagierową piosenkę. Spróbujesz to napisać, a on mówi: wiesz, jestem bardzo zajęty, nie mam czasu, ale może teraz w weekend, a to była rozmowa w czwartek, może w weekend znajdę chwilę czasu, to bym ci ewentualnie prymkę przysłał. Najpierw sobie wyobrazisz, że w sobotę on dzwoni, mówi: mam prymkę, to ci przysyłam, weźmie sobie ją posłuchaj. Puściłem i była gotowa piosenka. Wspaniale napisana, świetnie, z pięknym klimatem, z fajnymi słowami, odnoszącymi się właśnie do idei tego filmu, czyli że wszystko to, co najważniejsze między ludźmi, to jest poczucie przeżywania czegoś ważnego. Czyli takie pozytywne odczucie życia, radości życia, nie pamiętania o tym, co jest złe. I on to bardzo ładnie ujął i bardzo trafił jakby w sedno też naszego filmu, bo ten film, jak ja pisałem, to pisałem go właśnie po to, żeby szukać tych najlepszych stron między ludźmi, a nie tych najgorszych. Może dlatego, że wyłagodniałem w późniejszym okresie życia. Już nie jestem taki strasznie nastawiony na to, żeby pokazywać, jaki jest brud między ludźmi. I gdzieś w tych strasznych warunkach, bo przecież tam mamy choćby tą Volksdeutsche, która współpracuje z SS-manami, no, najgorszym rodzaj jak gdyby przestępstwa przeciwko ludziom i tak dalej, współpracować z takimi ludźmi. Ale jednak gdzieś ta moja bohaterka, a potem Magda Cielecka, obroniła się w tym wszystkim. Oczywiście ona nie obroniła się na tyle, żeby zmazać ze siebie grzech. Dlatego ona ten grzech przyjmuje. Ona karę przyjmuje. Pozostając jak gdyby po stronie niemieckiej, ona nie próbuje się wybielić, kiedy już wreszcie dociera do Śródmieścia. Po prostu odchodzi razem z Niemcami, wiedząc, że tam czekają straszny czas. A jak doskonale wiemy, Niemcy też przeżyli wtedy straszny czas. Także to wszystko razem gdzieś składa się na tą taką ideę: poszukajmy czegoś, co nas łączy. Poszukajmy my ludzie czegoś, co nas łączy. Oczywiście nie zapominając o tym wszystkim, co przecież jest straszne, okropne i tak dalej, ale na pierwszym miejscu postawmy to, co w życiu jest dobre, cenne, wartościowe. No i tak Wojtek taką muzykę napisał z takimi słowami.